W dzisiejszym filmie z Rebirth Champions po pierwsze musimy zrobić cały nowy sezon, już w sumie dwa tiery zrobiłem, ale musimy zrobić oczywiście więcej, a po drugie musimy wydropić sobie jak najwięcej nowych secretów eventowych, bo one później będą dużo warte. W sumie już trochę takich secretów mam, jak widzicie, mam 7 na starcie filmu, a więc całkiem nieźle i w ogóle też od razu możemy je sobie pozakładać z tego co widzę. Na razie nie będę ich przerabiać, bo nie ma sensu. Na razie po prostu sobie pozmieniamy te secrety. Dobra, mogę w sumie zrobić tak, będzie szybciej, chociaż teraz 5 petów i tak muszę założyć tych sezonowych. Dobra, no to niewiele mi to w sumie dało, no ale na razie nasz team prezentuje się w taki sposób. Jest całkiem ok i mityków też, jak widzicie, trochę mamy. 159 normalnych, te mityki dużo ciężej się dropi. Normalnie byłoby pewnie z 300-400. I na starcie film może tutaj sobie kółkiem od razu zakręcimy, skoro już tutaj jesteśmy, ale zobaczmy, jakie tiery teraz mamy. Tutaj mamy kliknięcia, tutaj mamy burgera, tutaj frytki i tutaj kliknięcia. I tak naprawdę tylko dwa tiery zrobiłem, to co w kolejnym tierze muszę zrobić? 10 potek kupić, najgorzej. Pewnie już bym zrobił z kilka tierów, bo całą noc otwierałem. W sumie to nawet dwie noce. No ale no niestety przez to, że tych potek nie miałem, to nie zrobiłem. Dobra, i tier zrobiony i w czwartym tierze musimy legendę wydropić, rebirthy, skrzynkę, no to skrzynkę jak zwykle nie zrobię, bo będę mógł ją odebrać za 4 godziny 46 minut. Dobra, ale możemy sobie już trzeci tier odebrać, tutaj laka, rebirthy i czy tak naprawdę jeszcze coś mamy do zrobienia? Musimy ten halloweenowy event zrobić, ale powiem wam, że nie mam do tego motywacji, żeby to dropić, ale będę musiał to zrobić, bo później nie będę mógł już tego nadgonić. Ale za to też możemy chyba jeszcze tu nagrodę jakąś odebrać, a nie, już wszystko odebraliśmy. Najgorsze będzie wydropienie tych 100 bilionów, powiem wam. Ale no, w końcu to zrobię. Dobra, ale teraz tutaj sobie też pójdźmy przy okazji, odbierzmy jeszcze jednego boosta, bo musimy zbierać znowu boosty na event, żeby utrzymać pozycję w topce, chociaż powiem wam, że zostawiałem tylko na noc, a w dzień w ogóle nie grałem, a nie spadłem nawet z jednej pozycji. Sporo ludzi chyba aktualnie przerzuciło się na Timber Champions, no i się nie dziwię, bo gierka jest naprawdę dobra. No ale o Rebirth Champions oczywiście też nie zapominam i dalej gram w Rebirth Champions. Dobra, to przeróbmy sobie może te pety, zobaczymy, czy coś ciekawego nam w sumie wyjdzie. Właśnie, też przypomniała mi się jedna rzecz, wrzuciłem pety ostatnio do maszynki tutaj, a więc zobaczmy, co nam wyszło. Chyba 3 pety wrzucałem, z tego co pamiętam. No nie, no 3 pety w wersji light, najgorzej. Czemu chociaż jeden dark nie mógł wyjść? Nawet chyba założyć ich nie będę mógł w wersji light, a nie, dobra, mogę je założyć, ale chyba gorsze będą, jak te trofi wymaksuję, bo te trofi mają dopiero 28 level, a te pety mają już 50. No dobra, no będą sobie takie pety w wersji light. W sumie chyba mogę jeszcze wrzucić jakieś, jednego mogę wrzucić, a więc niech będzie ten jeszcze jeden, już i tak nie mogę tego zakładać. Dobra, ale teraz przeróbmy te wszystkie pety, zobaczmy, ile tego nam wyjdzie wszystkiego. I wyjdą nam 3 galakcje, więc no tak w miarę. I te galakcje teoretycznie dają więcej, no ale to dlatego, że te pety nie są wylewelowane, a te już oczywiście są wylewelowane. W sumie możemy sobie tutaj te dwa zdjąć, bo one też mają 50 level. No to lepiej założyć, w sumie tyle samo dają te co te. No lepiej założyć te galakcje oczywiście. No i na razie nasz team się prezentuje w taki sposób. Dobra, jeszcze tutaj jedną nagrodę odbierzmy. Teraz będziemy mieć chyba tokeny jakieś, 10 tokenów, a więc no niedużo. Powiem wam, że oni chyba zmniejszyli to, bo jakby nie pamiętam, kiedy ostatni raz na jakimkolwiek koncie miałem 50 tokenów tutaj. A wcześniej dosyć często mi się to zdarzało. Dobra, ale teraz idziemy w sumie tutaj na piksel i zostawiam otwieranie na kolejną noc. Miejmy nadzieję, że trafimy rzadszego sekreta, bo już i tak w sumie fart, że trafiliśmy aż tyle tych mniej rzadkich sekretów. No i ponownie trochę czasu minęło i trochę też petów nam się znowu udało wydropić. Powiem wam, że na te sekrety tier 1 jest naprawdę jakaś duża szansa, bo znowu mi z kilka wyleciało. 4 mi chyba teraz wyleciały i już mamy 11. Myślałem, że będzie ciężko z tymi sekretami, a naprawdę tego sporo mi leci. Może nawet coś za tokeny sprzedamy na Trading Plazie, jak to tak dobrze leci w sumie. No i też trochę innych petów się udało trafić. Udało się trafić jednego dodatkowego galaxii, a więc od razu w sumie Rainbowa sobie zróbmy. I ile on będzie dawać? Na pewno teraz już będziemy mogli go założyć. No daje 429 SX-ów, a więc od razu to zdejmijmy i załóżmy to. No i jest to prawie mój najlepszy pet. Tutaj ten wiadomo troszeczkę lepszy jest, ale no nie jest źle. No jeżeli chodzi o zwykłe mityki, to mamy w sumie ile? 127, a więc trochę mniej niż wcześniej, ale teraz też kilka tierów powinniśmy zrobić. Teraz mamy 7 tier, to musimy rebirthy zrobić, odebrać skrzynkę, no to jak zwykle nie zrobimy tego od razu, tylko w sumie zobaczmy, za ile będę mógł odebrać skrzynkę. Za 3 godziny 27 minut. No to troszeczkę poczekamy. Moim zdaniem spoko byłoby, jakby zrobili coś takiego, żeby tej skrzynki na spawnie nie odbierało wam automatycznie. No bo tutaj i tak są słabe rzeczy, a tak to wiecie, zawsze moglibyście sobie od razu questa robić, a tak to no to musicie czekać, aż ponownie będziecie mogli skrzynkę odebrać, no i w taki sposób mnie to stopuje. Mógłbym sobie już robić kolejne tiery, a muszę czekać 3 godziny 27 minut. Dobra, no ale odbierzmy sobie tutaj te rzeczy. Tu mamy gemy, tu laka, tu rebirthy, tutaj instapotkę, no i tutaj jeszcze te dwa laki, a więc sporo w sumie już chyba mamy tych potrójnych laków, tak naprawdę. 4. No i tutaj insta goldy i insta toksiki. Na pewno to wykorzystamy, ale w sumie teraz zróbmy jeszcze jedną rzecz, bo wrzucałem jednego pecika tutaj do tego under labu, a więc zobaczmy, co nam wyszło. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie nam dark pet. Statystycznie powinien nam teraz wyjść dark pet, bo jest na niego 25%, wcześniej 3 nam wyszły light pet, a więc zobaczmy, czy mamy dark peta, czy mamy light peta. No niestety, nie mamy
Dark Peta mamy dalej, Light Peta, więc no nie przyda mi się to. Ewentualnie będę mógł sobie to sprzedać na Trading Plazie, jak ktoś będzie chciał to kupić. Ale w sumie teraz jeszcze jedną rzecz możemy zrobić. Możemy sobie pójść do Space Labu i zobaczyć, czy te eventowe pety da się wrzucić do maszynki, bo tamtych halloweenowych się nie dało. Zobaczmy, czy te da się wrzucić. I tych niestety też się nie da wrzucić. Mogę zdjąć te pety, ale i tak raczej nie będę mógł wrzucić, bo mamy 4 sekrety niezałożone. No i się nie da wrzucić tego. Ale w ogóle nawet mityków się nie da wrzucić. Nie, ta maszynka się całkowicie popsuła chyba. Bo zobaczcie, że tu mam mityków 127 i tutaj nawet nie ma tych mityków. Tu są jakieś takie stare mityki, no ale tych nowych w ogóle nie ma. Nie, popsuła się całkowicie ta maszynka. Dobra, ale teraz zrobiłem jedną rzecz. W końcu muszę to zrobić. Musimy w końcu zrobić te upgrade'y halloweenowe, bo to mnie będzie prześladować i w końcu mi czasu zabraknie i zapomnę o tym. Załóżmy sobie najlepsze pety pod te dynie oczywiście, czyli tutaj te, no w sumie trochę ich mam. I jeszcze tu golda mamy, to może jakoś w miarę łatwo nam się to uda. Tutaj mamy te dwile, no one też są mocne. To je też oczywiście załóżmy. Tutaj te też są spoko. I jeszcze 9 petów jakichś musimy założyć. No tutaj na pewno te light pety, 4 niestety. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, że jak powiedz macie 4 light pety, to możecie sobie go przerobić na dark peta. To by było spoko i to by nie było jakieś takie, wiecie, broken. Bo tak to no te pety są bezużyteczne na przykład dla mnie. I jeszcze jakieś musimy znaleźć pety. Tutaj ten jeszcze jest git. No i tutaj te galaksy muszę pozakładać. No i jeszcze tego. I dobra, i zobaczmy jak to teraz będzie leciało. Mamy 9,14 biliona i jak to leci? No idzie całkiem nieźle. No takim jednym przebiegnięciem mamy już prawie 10 bilionów. Potrzebujemy 25 na jeden upgrade, na drugi 100. Dobra, to robimy. Standardowy test jest 35 po tutaj jakby w podkach. Zobaczymy ile będziemy mieć za równe 5 minut. Ale no idzie naprawdę nieźle. Myślę, że te 100 bilionów zajmie nam jakieś pół godziny. Może ciutkę więcej. Dobra, i po 5 minutach mamy 19 bilionów, a więc brakuje nam jeszcze 6 do jednego upgrade'u. Ale no wyfarmienie tych 100 i tak mi troszeczkę zajmie. Na razie zajmijmy się tym jednym upgrade'em na laka, żeby go skończyć za 25 bilionów, jak dobrze pamiętam. Nie, na speeda jest za 25, dobra, no to tym się zajmijmy na razie, a z tym lakiem jeszcze zobaczymy. Dobra, i została już końcówka, na szczęście to długo nie zajęło, no ale ostatni upgrade zajmie troszeczkę dłużej niestety. No i cyk, mamy prawie wszystko wymaksowane, tylko ten nieszczęsny upgrade na laka. Nie wiem, powiem wam, że chyba na raty to będę robić, będę sobie, nie wiem, dziennie po 25 bilionów dropić albo po 30, żeby do czwartku, piątku to zrobić, no bo update będzie w sobotę. Teraz będzie tak, że update'y w Timber Champions będą w piątek, a w Rebirth Champions w sobotę. Dobra, to teraz w sumie musimy sobie poprzerabiać te wszystkie pety i jeszcze chciałbym pójść na Trading Plaza, no bo w sumie mam trochę petów do sprzedania, więc tym razem moglibyśmy coś posprzedawać, a nie kupywać. Tylko najpierw przerobię sobie to wszystko, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i wyjdą nam 2 dodatkowe galaksje, więc niedużo w sumie, ale w ogóle poprzerabiałbym też te trofi, no bo jakby goldy i tak pewnie będą trochę warte, a tak to będę mógł założyć te trofi i one dają 447 SX-ów, a więc dużo. No i oczywiście teraz je musimy sobie założyć, w sumie to załóżmy najlepsze, no i te musimy pozdejmować. Ile ja teraz w ogóle rebirthów mogę naraz zrobić, bo tutaj trochę tych kliknięć mam z tego co widzę. 2,5 DD, no dobra, no to w sumie niedużo, ale dobra, pójdźmy na tą Trading Plazę, zobaczmy co tam ciekawego ludzie mają, czy kogoś tam w ogóle spotkamy, czy może wszyscy w Timber Champions grają. Ciekawe kiedy w ogóle Trading Plaza do Timber Champions dodadzą, bo w Timber Champions trade mogą być dużo ciekawsze przez to, że są gemy. No i tak naprawdę wiecie, dużo łatwiej jest się tradeować, aniżeli za te tokeny, które musicie sobie kupić za Robuxy. Ale dobra, zróbmy to trochę inaczej, powysyłajmy ludziom trade. No i tutaj ktoś mi dał i ja mu na przykład takiego peta daję. Tylko on mi tutaj od razu tego pumpkina daje. No to taki trade nie za bardzo. Tutaj jakby coś mi dorzucił do tego, nie wiem, za takiego skierata to mi się nie opłaca. Dobra, to jeszcze tutaj tym wyślijmy trade'a. Dobra i tutaj kolejny. Dobra, daję mu takiego peta, zobaczmy co nam zaproponuje. No i ready daje, no pewnie, za darmo ci go dam. I tutaj w ogóle ten ma ciekawego peta. No za takiego moglibyśmy coś zaproponować. Co ja mógłbym mu za to zaproponować? Ja mam chyba tutaj takie pety. Jakby na przykład mu zaproponował coś takiego i jeszcze powiedzmy, chociaż to chyba i tak już jest dużo, ale coś jeszcze musiałbym dorzucić. I nie wiem, na przykład takie dwa pety, jeszcze mu mało, to no nie wiem, co ja mogę dorzucić. Takie dwa, jeszcze trzeciego, no już dużo dałem. Już więcej mu za to nie dam, jak nie chcę, to trudno. No tutaj ewidentnie nie chce się wymienić, więc dobra, trudno. Jakby no, nie chcę przepłacać za tego peta, bo za chwilę będą pewnie dużo lepsze. Tutaj ktoś 11 tokenów ma, no to nie wiem, dajmy mu, niech ma takiego peta. No i się zgodził, 11 tokenów zarobione. Dobra, dalej się poddaję z tą Trading Plazą. Nic ciekawego nie ma. Jedyne co nam zostaje to czekać 2 godziny 44 minuty, aż będę mógł zrobić kolejny tier. A więc no ja po prostu idę sobie tutaj jajka otwierać. Dobra i wydaje mi się, że już będziemy mieć ten tier kolejny zrobiony, czyli chyba 7 albo 6. 7 mamy zrobiony i w 8 co musimy zrobić? Jednego mityka, 3000 jajek, rebirthy, jednego galaksy. No to 8 jest prosty. Dobra, to jeszcze 8 robię. W sumie, żeby szybciej z tym mitykiem poszło, to jeszcze
odpalmy sobie laka. Dobra, już mamy 99% jajek, a więc prawie to mamy, ale nie mamy jeszcze tego mityka, ale no w sumie jest prostsza metoda na wydropienie mityka. Wystarczy pójść na spawna do jajka, w którym po prostu jest ten mityk. Tutaj zero books jest, no to nie, tutaj nie ma mityka. Już nie pamiętam, na której mapce był pierwszy mityk. Chyba na desert, tak mi się wydaje. No i tu jest dosyć duży procent na mityka, więc tu nie będzie problemu. Dobra, już raczej na pewno będzie mieć tego mityka, a więc zobaczmy, co jeszcze musimy zrobić. Rebirthy jednego galaxy, to jest proste w sumie. Cyk, rebirthy i galaxy możemy zrobić z tych nowych petów nawet. Cyk i jest galaxy. No i co jest w kolejnym tierze? 90 minut w gierce. Dobra, to zostawiam na noc otwieranie. Tylko w sumie poróbmy sobie te wszystkie inne rzeczy, żeby już kolejny tier może się zrobił. Pójdźmy sobie na magic do pet maszynki. W sumie dawno tym nie kręciłem, a więc ciekawe, co tutaj trafimy. No, jakiegoś epika. Z pierwszego świata chyba, więc no nie za dobrze. Dobra, ale ja sobie zrobię te pozostałe questy i zostawiam teraz na noc otwieranie znowu. I ponownie trochę czasu minęło i trochę mityków znowu udało nam się wydropić i sekretów oczywiście. Udało nam się niestety 5 najmniej rzadkich trafić, nie mamy żadnego najrzadszego, ale też trochę sezonu znowu zrobiliśmy i zobaczmy, jak to wygląda teraz. Tutaj mamy kliknięcia, tutaj mamy peta, jakiś swagi lemona, więc dosyć ciekawy. Tutaj znowu pet, tutaj kliknięcia, rebirthy, tokeny, spoko. Jeden lak, drugi lak, a więc gitara. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda, jak wyglądają te pety. Swagi, lemon. I on wygląda w taki sposób. 119 SX, więc jest całkiem niezły. Dobra, ale przeróbmy sobie jeszcze tutaj tego peta. No i mamy 3 goldy. Tych mityków już mi się nie chce przerabiać, bo nic z tego nie wyjdzie. No i tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, więc w tym odcinku będzie na tyle. I do następnego.